Siema ludzie, z tej strony Enki, a przed wami jest kolejny odcinek z Teletubbiesów, raczej Slendytubbiesów. I tak, jesteśmy na tym station coś tam, jest ciemno, muszę znaleźć moją kamerę noktowizyjną, żeby z tego storage room, żeby wyjść na powierzchnię. W sensie storage room to jest taki pokój, magazyn, coś takiego. Storage room jest zablokowany, mogę odblokować to w pokoju kontrolnym. I muszę zdobyć też ten budyń, żeby po prostu wezwać pomoc. Inne teletubisie tutaj są, muszę się pośpieszyć, muszę szybko zdobyć ten teletubisiowy krem, zanim one go dostaną, coś chyba w tym rodzaju. Control room jest po prawej, tutaj jest, ale to jest storage room chyba, nie? Mamy tu jakąś pierwszą broń chyba. Pipe, czyli rurka, będzie na pewno potrzebna, coś takiego, powinna być potrzebna. Dobra, co my tu mamy? To jest jakieś zejście do góry, czekajcie. Kurna, ta kamera mnie wkurza. Okej, możemy tylko pipe'a użyć. Mogę to jakoś tutaj otworzyć to? To jest pokój kontrolny, zapomniałem jak otwierać te drzwi, co? Pociągnij ten korek, nie wiem, tą wajchę czy coś. Nic się nie stało. Powinienem zobaczyć, co jest z tym liniami tych pipe'ów. Tutaj coś mamy. Tu będzie potrzebna rurka chyba. Dobra. Alright! Teraz potrzebuję dać to na maksimum, w sensie ciśnienia, żeby... po prostu to ciśnienie, żeby po prostu jak to pokręcimy, to żeby otworzyły pewnie się drzwi. No i dobra, czyli czekajcie, meter, tak, to musimy na maksymalnym ciśnieniu jakoś dać. Czekajcie, to zmniejsza ciśnienie chyba. To zwiększa, to zmniejsza. Tak. Coś takiego. Nie jestem pewien, czy... Czasem nie potrzebujemy to na zielonym dać. O! Dobra. Teraz wskaźnik jest, pokazuje maksimum. Powinienem zobaczyć, czy mogę otworzyć teraz control room. Czyli pokój kontrolny. Dobra. Tutaj są te rurki i teraz powinny się otworzyć tam te drzwi. Chyba. Okej, otworzyły się. Nice. Teraz czas odblokować pokój, ten magazyn. I tu gdzieś powinno to być. W sensie to pewnie, ok? To powinno być to. Teraz mogę wyciągnąć kamerę, Night Vision, coś tam stamtąd. Czekajcie, czy tutaj nic nie ma na przykład. Nie, mogą być tu jakieś znaczki, czy coś, albo mogę tu wejść. Nie. Dobra, kamera, kuźwa, to jest najlepsza chyba część tej gry. Arararararar, masakra. No, co ty robisz, kamero? What the fuck? Się kręci dookoła, w ogóle te pudła są to takie śmieszne trochę. Pewnie stąd zaraz będzie coś wychodzić, jakieś gówno. Dobra, chodźmy tutaj do tego dziurska. To Night Vision kamera. Czekajcie. Czy nie ma tu nic innego, kuźwa, do wzięcia? Na pewno? Chyba nie. Dobra, bierzemy to. O kuźwa, jaki Outlast. Mogę tak łazić, nice. Prawie wszystkie myszy mogę zobaczyć, znaczy w sensie włączy Night Vision. Tego się spodziewałem. Tego się trochę spodziewałem. What the fuck? Kontrol, żeby kucać. Ja muszę wyjść do wyjścia. O nie, mój piesek, kuźwa. Okej, on poszedł tam chyba. A nie!
On tu idzie, chyba za tymi beczkami muszę. Powinienem się chować za tymi skrzynkami. To może mnie nie zobaczy. Jezu, co się dzieje? On mnie tu zobaczy, nie? Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, kuźwa. Serio mnie nie zauważył? Czekajcie, chodźcie tam za szybko za to pudło. Tam jest chyba drugi ten typ. Trzeba będzie go ominąć jakoś. Dobra, chodźmy teraz. Kuźwa, tam jest jeszcze jeden. Szkoda, że nie mogliśmy wyjąć tej rurki czy czegoś tam. Mogło nam to posłużyć jako broń na przykład. On tu idzie. Kamera zaczyna wariować, jak on jest blisko. Tak. Dobra, teraz uciekam. Nie, dobra, wycofuję się. On jest tam. Okej, nieważne. Co jest, kuźwa? Nie! Spierdzielaj, kuźwa, typie. Teraz szybko do wyjścia. Teraz tego jakoś ominąć. Okej, okay. Uff, nice. O, dobrze, nie wpadliśmy pod ziemię. Najgorszy wróg w tej grze. O, żeż ty kurno! Jakie tajne przejście. Masakra. Jeśli się zgadza, to powinienem znaleźć ten po prostu ten budyń gdzieś tam. A później powinienem szukać pomocy w Satellite Station. Czy że ja zaraz tutaj znajdę coś niedobrego, coś mi wyskoczy. Tinky Winky gdzieś jest tutaj wokół? Muszę uważać. Haha! Pierwszy budyń. Zgodnie z moim komputerem, gdzieś tutaj powinny być jeszcze jakieś musztardy. Mam nadzieję, że znajdę je, zanim będzie za późno. Gdzie powinienem znaleźć budyń następnie? Nad stawem, w cave'ie, czyli w jaskini. W teletubisiowym domu, albo w ostatniej znanej lokalizacji po. Nie, wydaje mi się, że Teletubbies House. Nie wiem, czy to będą cztery teletubisiowe te kremy, czy po prostu mamy zgadnąć jeden z nich. Nie chcę tu wchodzić za bardzo. Okej! Cześć! On tam był. Nie ma tutaj musztardy. Może poza domkiem. Wpierdzielaj. Gdzieś tutaj powinien być ten custard.
Tylko gdzie? O, jest. No znalazłem go. Uff, już myślałem, że jakaś cutscenka się włącza czy coś, że on mnie goni. Masakra. Gdzie powinienem szukać następnie? Nie wiem, do cave'u jakoś tak kuźwa nie chcę iść. Nad staw może. Do Lali pewnie. Lala pewnie, coś będzie z Lalą. To chyba nie był dobry pomysł. Ścieżka prowadzi nad staw. Mam... Chcę mieć nadzieję, że... Nie będę musiał coś tam. Okej. Okay. Cast... AAAAAAA FUCK! Jezu, on biega! On mnie goni? Kaster powinien być gdzieś tutaj. Pewnie pod drzewkiem. Nie. Wypierdzielaj stąd. Jak ty się kuźwa tu pojawił, powiedz mi. Dobra, mamy. Kaster drugi. O, masakra. Gdzie powinien szukać następnie? Ostatnia lokalizacja po. Jakoś tak nad... przez jaskinię jakoś tak nie mam ochoty iść. Tak bardzo przepraszam, o Jezus. To jest po? Pewnie tu będzie kas... O, dobra, mamy kastert. Jezus, myślałem, że on się obudzi, czy coś, zleci z tego drzewa i będzie nas gonić. Gdzie powinien szukać następnie? Cave'y. Ostatnia możliwość. Aaaa, fuck. Serio. No cześć, kuźwa, cześć. Nie mam innej możliwości, nie? Daj mi już to. Tinky Winky. Przestań, to nie jest twoje. To nie ty, w sensie. Spada... O, moc... Moc budyniu. Nie pij tego! Jezu, to wciągło to! O mój Boże. What the fuck?! Fuck! Jezu, to mnie goni. Muszę się dostać do satelita station. A tam jest. O Boże. Góry czy cave'y? Cave'y czy góry? Nie, ja zdecydowanie wolę góry. Kuźwa, czy to jest jakiś wybór moralny? Nie, że jak ta gra będzie miała jakieś kilka zakończeń, to... Nie wiem. O, dobra, jesteśmy. Myślałem, że będę musiał wbiec jakoś tam. Ej, kurde, szybkie to było. Chapter 2, podróż. W końcu ten... lokalizacja tego budyniu po prostu skończyła się na Tinky Winkim. On transformował się w potwora od razu na twoich oczach i próbował cię zabić, kiedy próbowałeś uciec do... w góry. Góry, przeszedłeś góry przez jakieś tam mile. Jest zimno, ale bardzo jakoś tam, w sensie, przetrwało. Nie wiem, inhabitable. Musisz przekroczyć przez... nie, żeby... Nie wiem, outskirts, to nie wiem, co to znaczy. Powinieneś able to find satellite station from there. W sensie, powinieneś gdzieś znaleźć tutaj satellite station stąd. Dobra, słuchajcie, drugi chapter za nami, czy tam pierwszy. Do kolejnego odcinka z Teletubbiesów. Na razie, trzymajcie się. Cześć.